7 i 8 czerwca na malowniczym jeziorze Żnińskim Małym w polskiej stolicy sportów motorowodnych Żninie rozegrana została druga eliminacja motorowodnych Mistrzostw Europy Formuły 350. Do pierwszego biegu w klasie mistrzowskiej stanęło 12 zawodników. Na starcie zabrakło Petera Balasza ze Słowacji, Franka Feninga z Austrii i niestety Bartłomieja Marszałka. Zawodnicy są już ustawieni na pomoście startowym. Chwila napięcia, sygnał i wystartowali. Od pierwszej chwili na prowadzenie wychodzi Alessandro Cremona z Włoch z numerem 46, który dzięki najlepszemu wynikowi czasowemu na treningach miał najdogodniejszą pozycję startową.